Projekt ma na celu przede wszystkim przybliżenie działalności służb na terenie miasta, dlatego że bardzo często dzieciaki nie wiedzą, nie mają tej świadomości, ponieważ panują stereotypy. Chcemy w związku z tym przybliżyć działalność służb, przede wszystkim to, w jaki sposób pomagają mieszkańcom naszego miasta, ale także pokazać współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, szkołą i jednostkami, które właśnie działają na naszym terenie, dlatego że ta współpraca układa się bardzo dobrze. My zawsze możemy jako szkoła liczyć na pomoc i wsparcie wszystkich tych służb, więc chcemy to pokazać, podkreślić i także przekazać te informacje rodzicom, później już na takim finalnym podsumowaniu naszego projektu. Bardzo serdecznie chcemy podziękować wszystkim gościom, których mieliśmy okazję dzisiaj tutaj u siebie przyjąć. Panu komendantowi Straży Miejskiej, panu Sławomirowi Walczakowi, przedstawicielowi policji, panu dzielnicowemu, także panu prezesowi Marcinowi Grąckiemu, prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej Czechowice. Bardzo nam pomogli w realizacji naszego projektu. Uświadomili dzieciakom wszystkie, myślę, ciekawe rzeczy związane z zawodami, które wykonują, ale przede wszystkim również spowodowali to, że dzieci miały okazję tak naprawdę na żywo zobaczyć sprzęt, którym się posługują, czynności, które wykonują na co dzień. Myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że nie można o tym przeczytać w podręcznikach, tego nie można się nauczyć, a poznanie i spotkanie z żywym człowiekiem jest na pewno ogromnym doświadczeniem, dlatego bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za przychylność i za tak wspaniałe przybycie i tak naprawdę urozmaicenie tych zajęć pokazem i prezentacją. Jesteśmy bardzo wdzięczni.